Otwieranie się gospodarek, powiew optymizmu, ale też rosnące ceny ropy naftowej, gazu i paliw na stacjach benzynowych, a pod koniec roku niepokój związany z nowym wariantem koronawirusa, Omikron. Tak w skrócie można by podsumować mijający rok na rynku paliw i energii. Jak mówi główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski, pod jednym względem ten rok był bardzo nietypowy. Mieliśmy do czynienia ze skokowym wzrostem popytu na ropę i inne nośniki energii. Był bardzo dynamiczny wzrost popytu, taki, który nie zjawia się w warunkach takich czysto ekonomicznych, bo jeżeli popyt gaśnie z powodów ekonomicznych, to odbudowuje się długo, no bo żeby się odbudował, trzeba te dochody odbudować i tak dalej. Pandemia spowodowała to, że ludzie byli zamknięci, natomiast tarcze, te różnego rodzaju osłonowe powodowały, że dochody nie ucierpiały. Jak zniesiono ograniczenia, to popyt ruszył. To widać zwłaszcza w transporcie w przeciągu pół roku, od stycznia do końca czerwca. Popyt wzrósł o tyle, ile normalnie rośnie przez 5 lat. Podaż, która była wygaszona przez prawie rok, no nie jest w stanie nadążyć za takim wzrostem popytu. No i robią się wąskie gardła. W ślad za popytem ropa naftowa od zeszłej zimy zaczęła drożeć, choć jak zauważa ekspert, swoją cegiełkę do wyższych cen tego paliwa dołożyły też kraje eksportujące ropę. Tutaj też się trochę do tego przyczyniła Arabia Saudyjska i kraje OPEC generalnie, które tą ropę wypompowaną, no mogły wpompowywać w odpowiednim tempie, ale wolały to robić, jakby to powiedzieć, krocząc za popytem, a nie równo z popytem, a to powodowało, że ceny rosły. W ciągu roku ropa naftowa na amerykańskiej giełdzie zdrożała o kilkadziesiąt dolarów. Przez moment płacono nawet powyżej 80 dolarów za baryłkę, ale teraz cena spadła i za baryłkę Brent trzeba zapłacić nieco ponad 75 dolarów. W pewnym momencie wydawało się, że ceny zaczną spadać na dobre, ale jak zwraca uwagę Adam Czyżewski, w trzecim i czwartym kwartale na rynku ropy pojawiły się reperkusje z rynku gazu. Tam znowuż też ten dynamiczny wzrost popytu, ale jeszcze na dodatek dołożyły się takie w różnych rejonach świata różne czynniki, które spowodowały, że ten popyt na gaz wzrósł jeszcze bardziej. No i ten mały relatywnie rynek gazu płynny, to jest rynek LNG, 13% całego zużycia gazu, nie wytrzymał. Ceny poszły w górę, ponieważ w Azji były wyższe niż w Europie, no to część dostaw gazu na przykład ze Stanów została skierowana do Azji. No i na rynku europejskim ceny gazu wystrzeliły, za cenami gazu poszły ceny węgla, bo to działa ten przełączenie w energetyce z gazu na węgiel. Jak się okazało, że węgla, że tak powiem, zaczyna brakować, ceny poszły w górę, no to ropa zaczęła być także surowcem stosowanym w energetyce. Oczywiście tam, gdzie są odpowiednie możliwości, czyli na przykład w krajach Zatoki Perskiej czy w Chinach, gdzie bardzo dużo elektrowni nadal jest na diesel albo ciężki olej napędowy. Główny ekonomista PKN Orlen wskazuje przy tym, że część z perturbacji na rynkach paliw i energii wynika także z niedoinwestowania, które ujawniło się dopiero wtedy, gdy świat zaczął stawać na nogi po pandemicznym szoku. To przestawianie się, zielenienie gospodarki stało się w szybszym tempie niż odchodzenie od źródeł tradycyjnych. Myśmy przyrosty popytu zaspokajali tą, jakby to powiedzieć, zieloną energią, ale zapomnieliśmy, że baza nadal jest na węglu, na ropie, na gazie i że po prostu w te źródła energii trzeba inwestować dotąd, dokąd one są potrzebne. Jak się zaprzestaje inwestycji, no to po prostu powstają niedobory i te niedobory skutkują na płynnych rynkach wzrostem cen, na rynkach niepłynnych brakiem dostaw. Droższa ropa przełożyła się na wyższe ceny na stacjach benzynowych, choć według Adama Czyżewskiego cenową górkę mamy już najprawdopodobniej za sobą. Tańsze tankowanie to też zasługa obniżki akcyzy na paliwa, jednego z elementów rządowej tarczy antyinflacyjnej. Jeśli natomiast chodzi o przyszły rok, to ceny ropy powinny spadać, choć światowa gospodarka nadal będzie miała sporo problemów. Dzisiaj ropa jest tam w granicach 70-70 paru. Ona oczywiście bardzo nerwowo się zachowuje, ale projekcje mówią o tym, że powinna, powiedzmy, w następnym roku gdzieś koło tych 70 na tym poziomie się utrzymać przy dużej zmienności. Ten rok 2022 to będzie taki rok, gdzie będą nas takie wtórne wstrząsy nękać. Na przykład w produkcji samochodów wąskim gardłem stały się chipy. No i teraz wszyscy mówią, że jak ruszy ta produkcja, to będzie chipów, że tak powiem, po uszy, za dużo. Więc będziemy mieli dość sporo takich wahań, natomiast w trendzie, gdy chodzi o ceny ropy i ceny paliw, to widziałem i widzę ten trend spadkowy.